Kolomu Ani, Malen oraz kilku innych znamy nazwiska zawodników, którzy otrzymają dzisiaj kartę specjalną. Kolejny party back w kodzie gry oraz mocne paczki, które mają trafić do sklepu. Dostaliśmy również przeciek odnośnie kolejnej ewolucji. Niedokładne statystyki, ale pozycja, lewy skrzydłowy. No i wczorajszy content, czyli ważne mecze, a w tym spotkanie reprezentacji Polski. Siema, witam was ten piątek. Dzisiaj o godzinie 19 startuje event zawierający karty dynamicznie związane z rozgrywkami prosu. Tak więc zostawcie lajka, jeśli możecie. Zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo codziennie o 6 rano macie tutaj takie materiały i przechodzimy do treści. Dostaliśmy wczoraj nowe ekran logowania zapowiadające nam 3 karty, które nadchodzą. Jak ostatnio zwykli, nie dali nam nazwisk, nie dali nam statystyk, tylko zarys postaci i na podstawie tych zarysów możemy tutaj obstawiać, kto to może być, w połączeniu oczywiście z przeciekami. Zacznijmy więc od początku. Słuchajcie, dostaliśmy trochę kart w przeciekach. Oczywiście nie są to wszystkie i nagrywam koło godziny 21, więc jest możliwe, że dzisiaj akurat wszystkich z nocy wam nie pokażę, ale to wiadomo, możecie wpaść na Twittera albo na streama o godzinie 18 i to wszystko sobie podsumujemy. Natomiast Kolomu Ani, czyli bardzo mocna karta i bardzo ciekawa karta, która nadchodzi. Oczywiście są, pamiętajcie, karty dynamiczne. Następnie mamy Malena, kolejno mamy Calvina Phillipsa, no i tu zaczynają się schody. Mamy właśnie tego zawodnika z Australii i to jest dość duży problem. Następnie mamy Locatelliego, którego widzieliście ostatnio w wyzwaniach budowania składu. Jeszcze nadchodzi Lozano, więc to już nie też takie mocne nazwisko, szczególnie patrząc na ligę. A jeśli chodzi o te grany logowania, według tego, co wiele osób mówi, na środku jest właśnie Kolomu Ani, po prawej stronie jest Calvin Phillips, a po lewej nie mam pojęcia, kogo tutaj dali w chwili obecnej podczas obecnych informacji, kiedy nie mamy jeszcze więcej tych przecieków. Natomiast patrząc ogólnie na te karty, wniosek nasuwa się jeden. No jeśli przytoczymy tutaj ten post Szerifa i połączymy go z wczorajszym, kiedy zapowiadał, że ta drużyna wcale nie będzie dobra, a tutaj daje nam informację, że niektórzy prosi będą mieli dobre karty, jak na przykład Kolomu Ani, Malen, czy na przykład Calvin Phillips, a inni będą mieli karty słabe, jak to bywa podczas eventów, jest różna pula dobrych kart oraz słabych, no to po prostu wychodzi na to, że wcale ten event może nie być dobry i przynajmniej takie nastroje panują wśród likerów, a raczej nie jest to nad wyraz. W przeciekach pojawia się też informacja na temat ewolucji lewego skrzydłowego. No i słuchajcie, w momencie, kiedy nagrywałem sam wstęp, jeszcze przed chwilą nie było informacji, jak mają wyglądać statystyki, a w chwili obecnej te informacje są. Ocena ogólna ma maksymalnie 81, 82 tempa, 80 podań, 85 driblingu, 75 fizyczności. To wszystko właśnie pochodzi od tego gościa. No i lewe skrzydło plus takie statystyki plus pula kart, które tam mogą być, no wygląda bardzo podobnie do tej ewolucji, gdzie mieliśmy na przykład tego Pedro Neto, którego mnóstwo osób robiło, więc dziwi mnie, że podchodzą drugi raz prawie identycznie do tego tematu. Przejdźmy natomiast do kontentu, który nadchodzi. Potencjalne paczki, które mogą być zarówno w sklepie, jak i wyzwania budowania składu, które trafiły jako nowe do kodu gry. I na dobrą sprawę mamy Party Baga. Obecnie mam Party Baga 84+, Pionier lub RTTK. Ogólnie miałem jakieś informy i prawie w ogóle nie odbiły. Pokazało to w czwartek dzisiaj, jak to wygląda, kiedy to nagrywam, że te ify nie odbiły. Dużo osób może ify miało z nagród, z ważnych meczy i na dobrą sprawę wcześniej było lepiej, codziennie oddawały, a dzisiaj bardzo mocno się przyblokowały, mimo że nie ma jak inaczej zdobyć ify, a SBC się oczywiście odświeżyło. Natomiast kolejny Party Bag, który nadchodzi, to Party Bag zawierający karty RTTK, pierwsza i druga drużyna, Pionierzy, pierwsza i druga drużyna, czyli doskonale to, co znacie, oraz dochodzi jeszcze drużyna Centurionów, pierwsza i druga drużyna, ale nie zawiera tutaj Centurionów w wersji ikony. Ikony Centurionów nie będą wliczone tego Party Baga i to jest typowa rzecz, która powinna pojawić się w wyzwaniach budowania składu, pewnie koło wtorku. Natomiast przechodząc dalej, dostaliśmy też inne paczki w kodzie gry. Po pierwsze paczka jakiejś kustomizacji do pracowania sobie swojego klubu składu w temacie Champions League. Niedługo, bo tak naprawdę chyba 27, ale to jeszcze sprawdzę, powiem wam na kolejnych materiałach. Powinniście dostać preorderową kartę Hero, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, więc możliwe, że powoli tego się też przygotowują. Następnie sezon drugi, akt pierwszy, paczka, która zawiera 3 rzadkich złotych piłkarzy, gwarantowaną ocenę 80+, i uwaga, 1000 punktów doświadczenia razem w tej paczce i zobaczymy, jak oni do tego podejdą, bo na dobrą sprawę wygląda, jakby to był kolejny przedmiot, który będzie wam umożliwiał zdobycie 1000 punktów doświadczenia. Czy to będzie tak jak ze strojem ostatnio za 80 tysięcy monet, nie wiem, ale widać, że im to się spodobało, czyli ktoś kupował ten strój ikon, żeby robić punkty doświadczenia. Idziemy do kolejnych paczek. FC Pro Life Premium paczka, czyli 40 rzadkich złotych piłkarzy, 2 gwarantowane 86 lub wyżej i jakieś tam wypożyczenia kart eventowych, które wchodzą ci o godzinie 19. Następnie mamy paczkę FC Pro Life kolejną, to jest mniejsza paczka, ponieważ 25 rzadkich piłkarzy, jednak gwarantowana 85 lub wyżej i piki z pomiędzy kart RTTK, piki pomiędzy kart tych EA Pro Life, czy jak one się tam nazywają. Następnie jednak tu jest coś ciekawego. Bo słuchajcie, mamy elitarną sezonową paczkę, która zawiera 40 rzadkich zawodników, 2 gwarantowanych z kart, 2 gwarantowane karty RTTK lub Pionierzy 86
lub wyżej. Czyli w tej paczce będą dwie karty eventowe RTTK lub Pionierzy 8.6 lub wyżej i zobaczymy, jak będzie wyglądać cenowo. No po prostu to jest taki party bag z inną zawartością, który nie ląduje wyzwaniem budowania składu, tylko od razu go wrzucają do sklepu. Druga paczka będzie tańsza, nazywa się Deluxe Season paczka i na dobrą sprawę zawiera tutaj 15 rzadkich zawodników i jedna gwarantowana karta RTTK lub Pionier, ale 85+. Więc można powiedzieć, jeden party bag, który jest z trzech eventów, RTTK, Pionierzy oraz Centurioni, który powinien być w wyzwaniu budowania składu. Może koło wtorku ostatnio tak nam dawali te party bagi. Następnie dwa party bagi, można powiedzieć w formie takiej większej paczki z kartami złotymi dodatkowo, które pojawią się przez to w sklepie. Tak musimy się do tego nastawiać. No i ostatni kod gry, który mamy, to 11 złotych zawodników, jeden rzadki, 10 zwykłych, natomiast jest jeszcze 87 razy 3 i to jest temat, który może pojawić się w wyzwaniach budowania składu, albo potencjalnie mógłby też pojawić się w kolejnym sezonie. Natomiast sytuacja wygląda tak, że do kolejnego sezonu został jeszcze tydzień, więc nie wiem, czy już by tak szybko oddawali ten kod gry, więc możemy nastawić się, że jak mieliśmy na przykład 3x84+, no to teraz 3x87+, byłoby raczej na to chyba za szybko, więc zobaczymy, jak tego też ostatecznie podejdą, czy to jest coś przyszykowane typowo do sezonów, czy mają jakiś inny pomysł na to, ale dostaliśmy sporo kodu gry, są party bagi do sklepu, jest party bag właśnie do SBC, no i teraz tylko pozostaje nam czekać, kiedy to nadejdzie, a jak dobrze wiecie, nadal w kodzie gry mamy ikonę o maksymalnej ocenie 89, która powinna pojawić się w niedzielę o godzinie 19, bo wtedy kończy się karta Hero, a Hero dzisiaj się odświeża na 2 dni, więc znowu będziecie mogli wykonać SBC kartę Hero bez oceny jakiejkolwiek, bez jakiegokolwiek ograniczenia, a w niedzielę o 19 na podmiankę, patrząc jak poprzednio postępowali, powinno nadejść SBC ikonę Max 89. Dzisiaj z paczek wychodzi właśnie ta drużyna eventowa, która najtaniej była w sobotę, a tak naprawdę w niedzielę typowo, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy te karty odbiją w połączeniu z zapowiadanym dość słabym eventem, pomimo tych kilku dobrych kart, przynajmniej taka narracja, że event będzie słaby, tym eventem po prostu prolife, więc zobaczymy, jak też to wszystko wyjdzie. Pamiętajmy, mamy równy tydzień do Czarnego Piątku, a podczas Czarnego Piątku, jak nawet analizowaliśmy na streamach, karty 83, które rok temu leżały, potrafiły z 700-800 monet, oczywiście rok temu, bo to inaczej teraz wygląda, odbić do 2500, na następnie 84 również bardzo wysoko chodziły, więc te segmenty pod rozbudowy, pod różne rzeczy mogą być naprawdę dobre. Możliwe jest też to, a raczej będzie tak, bo patrząc na poprzednie edycje, że najlepsze informy z danej edycji trafią znowu do paczek i zrobią najlepszą drużynę informów, więc jeśli jakimś cudem na przykład ktoś z was ma, może akurat ktoś z was ma po prostu Salaha, więc jeśli macie takiego Salaha i nie chcecie nim grać i zastanawiacie się, co zrobić, albo bardziej chcecie być bezpieczni, no to sprzedanie takiej karty, jeśli miałaby ponownie wylądować w paczkach wersji swojej inform, może być naprawdę dobrym wyjściem, szczególnie, że wiadomo, bardzo mocno spadł pod wpływem tego rynku, zrobiła się duża panika, ale obecnie trochę odbija, no i zobaczymy, jak też będzie końcowo. Tu wiadomo, jego Player of the Month nie miał na niego zbyt dobrego wpływu, a gdybyśmy sobie zobaczyli nawet na drużynę tygodnia numer 5, zobaczyli sobie na jakąś kartę, która tutaj mogła kogoś elektryzować, to tutaj mamy na przykład Van Dijk'a. Van Dijk, jeśli po raz kolejny wpadnie do paczek, istnieje duża szansa, że po prostu spadnie jeszcze z ceny, chociaż ten Van Dijk to jest naprawdę ciekawa karta, wielu prosów nim grało, ale chyba podczas turnieju przez jakieś ograniczenia składowe, jeśli chodzi chyba o budżet na skład albo jakieś oceny. Nie wiem, nie interesuję się prosceną, ale chyba przez ten event będę musiał się zainteresować. Natomiast niskie segmenty pewnie oddadzą, będzie dużo rozbudów. Następny temat, jeśli chodzi o karty inform, takie topowe, jeśli najlepsze informy trafią do paczek, no to pewnie też bardzo fajnie pospadają i będzie można je kupić, ale jeśli będziecie mieli te informy najlepsze, no to mogą być w złej sytuacji. Dlatego może lepiej tak sprzedać, a poza tym idzie Czarny Piątek, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Event wychodzi, że przejściowy. Ej, pobrałem te ify, jeszcze ich kilka mam. Na szczęście udało mi się w miarę to posprzedawać, no bo te ify, które tu widzicie, brałem po 43 tysiące monet. Straciłem, ale wydaje mi się, że będą jeszcze taniej. Liczyłem, że odświeżenie SBC to podniesie, ale było wręcz odwrotnie. Może przeinwestowany temat, ale jak 3-4 razy wyszło na ifach, no to mimo, że ten czwarty, piąty nie wyszło, to i tak jest się ostatecznie na plus. Dzięki wielkie za oglądanie. Zobaczę o 18 na streamie oraz jutro o 6 tutaj na materiale. Siema.